Cześć, witam Was na kolejnym moim wideo, które dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo prosty wzór. Wzór dla początkujących. Nie boję się tego powiedzieć, że ten wzór naprawdę jest dla tych z Was, którzy są początkujący, którzy nie mają odwagi zacząć jakieś bardziej skomplikowane wzory dziergać, szukają czegoś prostego. To ten wzór naprawdę nadaje się do tego. Tak wygląda jego prawa strona, to jest lewa strona. Ja już tutaj zrobiłam na moim innym kanale dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Tak wygląda ten wzór, jak zrobicie go z troszeczkę grubszej włóczki. Ta włóczka jest ciut grubsza od tej, która jest tu w tym koralowym kolorze. I będę dzisiaj z Wami również robiła dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Przejdźmy teraz może do szkicu. Ja zrobiłam dla Was dwa szkice, ponieważ wzór ten możecie dziergać albo na dwóch drutach, tak jak ja to zrobiłam. Ja tutaj zaznaczyłam to, co jest tutaj w tym czerwonym, kółku. To jest to, co dziergacie jeden raz tylko. Nie musicie tego dziergać. Ja to po prostu zaczęłam robić po ściągaczu. Jest to takie, jakby to powiedzieć, taki przeskok do wzoru. Tak było zaznaczone w tym szkicu, czy w tym opisie, który znalazłam. I tutaj to również zastosowałam. A więc tego nie będę Wam pokazywać, ponieważ albo zrobicie sobie to, albo zostawicie bez tego i zaczniecie tylko tutaj te w czerwonej kratce raporty. Macie jedno oczko przed raportem. Jeżeli robicie na dwóch drutach, tak jak dzisiaj będziemy robić razem, to macie jedno oczko przed raportem, później robicie raport do końca i wracacie. Znowu robicie raport, drugi raz wracacie, trzeci raz, czwarty i tyle razy robicie, ile potrzebujecie na Wasz projekt i dopiero na końcu robicie oczko brzegowe. A więc liczba oczek jest podzielna przez 6 plus jedno oczko przed raportem plus dwa oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 8 rzędów. Na niebiesko zaznaczone są oczka prawe, na czarno oczka lewe, narzuty na zielono i tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo z kropeczką, to są przeciągnięte. Szkic, żeby robić na drutach z żyłką, to znaczy na około, albo na 5 drutach na skarpetki. Liczba oczek jest podzielna przez 6 i na wysokość mamy 8 okrążeń. Nie robimy oczek brzegowych, robiąc na w okrążeniach i nie mamy też tego oczka jednego przed raportem. Ja z Wami będę robiła, tak jak powiedziałam dzisiaj, na dwóch drutach. Wzór jest bardzo łatwy, więc nie będziecie mieli z tym na pewno żadnego problemu. Rozpoczynamy pierwszym rzędem i w pierwszym rzędzie jako pierwsze mamy oczko brzegowe, które zdejmujemy. Ja pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. A więc oczko brzegowe i przed raportem mamy jedno prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport, jedno oczko przerabiamy na lewo, a następnie mamy 5 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Raport zakończony. Kolejny raport, drugi. Oczko lewe i 5 prawych. Raz. Czy ja zrobiłam to przed? Tak. 2, 3, 4 i 5. I oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i jesteśmy w drugim rzędzie. I tutaj w sumie przerabiamy po rysunku, tak jak oczka schodzą z drutu. A więc mamy, jako pierwsze mamy 5 oczek lewych i jedno oczko prawe. I kolejny raport, 5 oczek lewych
jedno oczko prawe i po raporcie mamy jedno oczko lewe i oczko brzegowe, które ja przerabiam na lewo. Przechodzimy do trzeciego, odwracamy robótkę i robimy trzeci rząd. Oczko brzegowe, przed raportem mamy jedno oczko prawe, jeden narzut, to są te na zielono, jedno oczko lewe, jedno oczko na prawo. Kolejne dwa oczka, jedno zdejmujemy z lewego drutu, przenosimy bez przerabiania na prawy drut, kolejne oczko przerabiamy na prawo, to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa prawe i raport zakończony. Drugi raport, oczko narzucone, narzut, jedno oczko lewe, jedno prawe. Kolejne zdejmujemy, nie przerabiamy. Jedno przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy dwa oczka prawe i oczko brzegowe. To był teraz trzeci rząd. Przechodzimy do czwartego rzędu. I mamy brzegowe, następnie cztery lewe oczka i czwarte i dwa prawe. Raz i zobaczcie, tutaj mamy prawe oczko, to był narzut i robimy go na prawo. I rozpoczynamy kolejny raport. Cztery lewe, raz, dwa, trzy, cztery i dwa prawe. Raz, dwa. I po raporcie mamy jedno oczko lewe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę, jesteśmy w piątym rzędzie. I rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie przed raportem mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo. Robimy jeden narzut i dwa oczka lewe. Następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo. Kolejne oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne przerabiamy na prawo i to nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno prawe. Raport zakończony. Kolejny raport. Jeden narzut, dwa lewe, jedno prawe, jedno zdejmujemy, przenosimy, drugie przerabiamy na prawo i to przeniesione przeciągamy przez to przerobione. Jedno oczko prawe i oczko brzegowe ostatnie. To był piąty rząd, szósty znowu. Przerabiamy w ten sposób, że oczko brzegowe, trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy i kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. I nowy raport, trzy lewe i trzy prawe. Raz, dwa, trzy. Narzut też na prawo. I po raporcie jest oczko lewe i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę. I jesteśmy w tej chwili w siódmym rzędzie. Zdejmujemy pierwsze oczko, to jest oczko brzegowe u mnie. Jeżeli wy znacie inne metody robienia oczek brzegowych, to róbcie oczywiście swoją metodą. Jedno oczko przed raportem na prawo, jeden narzut. Trzy lewe oczka. Raz, dwa i trzy. Jedno prawe. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy. I to zdjęte. Nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Nowy raport, narzut, trzy lewe oczka, raz, dwa i trzy. Jedno prawe, jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym i robimy już oczko brzegowe. To był siódmy rząd i ósmy rząd, ostatni, przerabiamy w ten sposób. Oczko brzegowe, dwa oczka lewe, raz i dwa, a następnie mamy cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy i cztery. Nowy raport, dwa lewe i cztery prawe. I po raporcie mamy jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To wszystko. Zakończyliśmy. I tak to wygląda, zobaczcie. Jest naprawdę bardzo sympatyczny ten wzór.
Możecie w sumie go wykorzystać na każdy jeden projekt, ponieważ możecie go robić na dwóch drutach czy na pięciu drutach, to nie ma znaczenia. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć!